Tak, mówiłem, witam, witam. Oczywiście przepiera z tej strony. Gra Battlefield. Jedyneczka. Jakiegoś snajpera, nie widzę. Nie widzę tu nikogo. Tam jest dwóch. Zobaczymy z tej strony, jakie mamy pole widzenia. Ale fajnie, fajnie zrobione. Coś mamy? Taki pustostan tutaj po prostu. No proszę, tak myślałem właśnie. Przeciw osmańskim pojazdom pancernym wykorzystywaliśmy często broń wroga. Granaty przeciwpancerne, działa polowe, cokolwiek wpadło nam w ręce. Tu nie ma nic, także pójdziemy sobie dołem. Otworzy te drzwi czy nie otworzy, bo nie wiem. Citron. Kurwa, czekaj ty. Chyba niedobrze. Pojebany. Ateşe!
Dobra, może się jakoś obronimy. Ładuj. Co jest, nie mam... Ja pierdolę, jaki nie fart. Czy tu coś będzie? Benim kardeşlerimi öldürdünüz, biri de Yusuf. İntikam vakti. Dobra, zobaczmy co z tymi pojazdami. Tak jest, jeden rozwalony, idziemy dalej. Dobra, i spierdalamy. Został ostatni. Dobra, granaty mamy. Co my tu jeszcze... Nie, to sobie weźmiemy. Ale pukawa. Zara oczyściła osadę. Mogliśmy zastawić pułapkę na nadjeżdżający pociąg. A skąd miałeś dynamit? Ostatnią laskę wykorzystałem przed chwilą. Co to było? Jeszcze raz.
Tak jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Takie naloty, kurwa, macie. Kurwa! Nie mówcie, że będę od początku wszystko robił. Aha, te samoloty pasowałoby ściągnąć wcześniej. No ja pierdolę, to trochę ten odcinek potrwał. Gdzie te samoloty, kurwa? Ładuj, ładuj. Dobra, no gdzie ten samolot zjebany? Dobra, czyli trzeba się tam przestawić. Okay. Teraz trzeba się kitrać gdzieś. Bierz ciało, bierz ciało.
teraz będzie bombardowanie, trzeba spierdalać. Kurwa. Dawaj, 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 bo całego czasu nie mamy też. Zadamy ten stand. Będzie bombardowanie znów. Muszę się tu przebić. Zobaczymy, może to działo na górze, coś widzi więcej. Dobra. Zobaczymy teraz, co tu się dzieje. To zaraz będzie rozpierdol, to sobie od razu przejdziemy na drugą stronę. Właśnie. Pociąg tu przyjechał, teraz to trzeba zdobyć na drugi koniec.
Ładuj, 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 szybko. Szybko się przemieszczamy. Jeszcze parę strzałów. No, przejeżdżamy dalej. Dobra, i znów w tamtą stronę idziemy. Może nas nie zestrzelą, patrzymy, co się dzieje. O, ona się przesuwa. Że go obejdziemy z drugiej strony i będziemy kończyć jego żywot pomału. Kurwa, no i zeszczelił mnie, pierdolę! Jeszcze raz. Kurwa, trochę ten odcinek będzie trwał, to sobie przemińcie. Nie, nie, jak gwizda to nie, dziękuję bardzo. Idziemy dalej. Spadamy. Nie, bo tu jest mała szansa, że się przeżyje. Emigrować po prostu dalej. Ładuj, 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 ładuj. Bardzo dużo nas to kosztowało. Ale spokojnie, dajemy radę.
już jest zepsute, widzę. Tu nic nie widać, ale stoi prawdopodobnie będzie taka możliwość. Bardzo dobrze. Jebie. W końcu. Chyba za 6. razem czy 7. Świetnie. Była walka, nie powiem. Zemsta może być słodka lub gorzka. Jak smakuje twoja, Zaro? I masz rację, trzeba działać na większą skalę. Dwa słowa, kanał Suezki. Powiedz, znasz się na okrętach? Proszę, koniec opowieści piątej, a zarazem ostatniej w kampanii. Tak jest. Ale mi się grało zajebiście w tą kampanię. Polecam tą grę wszystkim. Naprawdę, kampania dobrze, solidnie przygotowana. I na koniec oczywiście pamiętajcie o nas. Włączymy sobie krótki, mam nadzieję, film. Multi oczywiście będziemy wrzucać sukcesywnie na kanał. No i zapraszam do gry sieciowej. Różne tryby, różne postacie, różne poziomy trudności na pewno. No i różne dni, prawda? Wiadomo, w jeden dzień się gra inaczej, drugi inaczej. Także już teraz was zapraszam. My się żegnamy. Na koniec, podsumowujący filmik. Tak i cała kampania. Prawdopodobnie zajebisty. Kampania zajebista, film też. Pewnego dnia to wszystko się zakończy. Ktoś zwycięży w wojnie, która zakończy wszystkie inne wojny. Broń zardzewieje, trawa odrośnie i nic po tym wszystkim się nie ostanie. Ziemia uleczy wszystkie rany, tak jak to robiła zawsze. Nas wtedy dawno nie będzie, lecz może nie zapomną nas. Jeśli historia zapamięta choć jednego z tysiąca, to pamięć o nas nigdy nie pogrąży się w mrokach zapomnienia. O naszych ideałach, zmaganiach i śmierci. Gdy wreszcie ktoś już wygra tę wojnę,
nie zapomną o nas. Ale zanim ten czas nadejdzie, nie poddamy się. Spoglądając śmierci w oczy, będziemy wciąż walczyć.